suddenly I'm where I wanna be. I didn't think this life was gonna be for me. A love you gave me to discover was right here. But now I'm caught up in a dream, don't wanna leave. See, I ain't been one for wishing, not at all. Maciej Siratki, twórca marki Ski, już po raz kolejny zaprosił na swój warszawski pokaz. Gdzie szukał inspiracji do swojej kolekcji oraz przede wszystkim jak zaproszonym gościom podobały się jego projekty? Odpowiedzi na te pytania szukaliśmy właśnie dzisiaj. Na początek zapytać, jak podobała wam się kolekcja, Rafał? Bardzo. Nawiązywała do militariów. Czułem Afrykę. Byłem z Maćkiem w Afryce, więc wiedziałem, że będzie się inspirował. Nazwa kolekcji My Trip i sądzę właśnie, że to był trip do RPA. Podobają mi się te sukienki sznurowane. To jest dla niego specyficzne. Podobają mi się te czarne sukienki, co są zasłonięte miejsca intymne. Wszystko, co jest w moro, bo kocham moro. Bardzo fajne torby, tylko jedynym mankamentem jest to, że są przezroczyste. Jaki to jest problem dla ciebie? Byłoby widać, jaki mam potworny bałagan w torebce. O nie, ja w życiu nie odważyłbym się na torbę przeźroczystą. Za dużo mam tam rzeczy i zbyt wielki bałagan i chaos tam panuje, żeby móc to pokazać komukolwiek. Nie, nie, nie. Aczkolwiek gadżet przeźroczystości jest bardzo fajny, nie dla mnie. Jestem bardzo uporządkowaną osobą, więc jeżeli już miałabym przezroczystą torbę, chyba wiedziałabym, jak utrzymać w niej porządek. Lecisz samolotem, pierwsze co idziesz po bilet, później prześwietlałem ci bagaż. Na niektórych grafikach są właśnie zdjęcia z rentgenu na lotnisku, a też chciałem właśnie przełożyć to na te plastikowe dodatki, że tak jak rentgen prześwietla to, co mamy, tak tutaj w sumie bez użycia rentgena już masz wszystko jak na dłoni. Zachęcam was serdecznie do sprawdzania nowych nutów na Fashion Post. Bardzo serdecznie pozdrawiam czytelników Fashion Post. Fashion Post, zachęcam was do zaglądania tutaj i tutaj. You got me where you want me.